Bonta Innovation Summit to cykl spotkań edukacyjnych dla lekarzy. Początkowo poświęcony wyłącznie toksynie botulinowej, w swojej kolejnej edycji rozszerzony został o terapie łączone. Bonta Innovation Summit powstało tak naprawdę we wrześniu ubiegłego roku przy okazji lunchu pierwszej płynnej toksyny botulinowej. Ja wraz ze swoim zespołem byliśmy bardzo dumni, że Polska jest pierwszym krajem, gdzie mamy okazję i możliwość wprowadzenia innowacyjnej toksyny w Europie. Po sukcesie tego wydarzenia zdecydowaliśmy się, że fajnie byłoby może formułę spotkań innowacyjnych wokół Bonta kontynuować. Spotkania składają się z dwóch części. Wykładowej, w tej edycji wśród prelegentów znaleźli się m.in. profesor Sebastian Kotofana, docent Joanna Czuwara, dr Doris Heksel, dr Magdalena Korwin i dr Krzysztof Widerkiewicz i części dyskusyjnej. Mamy wiele podobieństw pomiędzy dostępnymi na rynku toksynami. To nie podobieństwa są jednak ważne, ale różnice, bo to od nich zależą rezultaty, jakie osiągamy w gabinetach. Dr Doris Heksel przedstawiła swoje doświadczenia w pracy z różnymi toksynami w wystąpieniu Co powinniśmy wiedzieć o toksynie botulinowej przed wykonaniem zabiegu. Podkreślała m.in. dlaczego tak ważne jest, aby każdy zabieg z użyciem toksyny, która nie jest wyrobem medycznym, lecz lekiem, przeprowadzał doświadczony lekarz, znający anatomię twarzy, znający wspomniane różnice między produktami i przewidujący efekt końcowy zabiegu. W wykładzie Sekrety anatomii górnej części twarzy wspominał o tym także profesor Kotofana. Kiedy pacjent przychodzi do gabinetu i mówi: zrób coś proszę z moimi zmarszczkami na czole, w okolicy oczu, z lwią zmarszczką, zawsze możesz mu odpowiedzieć: jasne, pomogę ci pozbyć się tych zmarszczek, ale najpierw musimy wiedzieć, w jakiej pozycji po zabiegu znajdą się twoje brwi. Wydaje mi się, że żeby być autentycznym, trzeba też własne produkty stosować. Jako osoba, która jest dosyć aktywna fizycznie, wiadomo, że przy dużym wysiłku, zwłaszcza przy przebywaniu na słońcu, czas działania toksyny lekko się skraca. To doświadczenie mnie bardzo przekonuje. Pierwsza rzecz, mówimy o szybkim czasie działania. To było kilkanaście godzin od momentu podania. Są pacjenci, i to jest taka jedna piąta, ponad 20, 24, 25, którzy widzą te efekty już po 24 godzinach i rzeczywiście są tacy, którzy mówią: Boże, jak szybko, prawda? Nauczyliśmy się, że niewątpliwie zabieg przeprowadza się szybciej, tak? Szybciej, jeżeli chodzi o samą taką techniczną stronę zabiegu. Mamy bardzo dobre strzykawki, do których też się przyzwyczajamy, z ostrą igłą, która spokojnie wystarczy na kilka miejsc wkuć, i ta igła i ta strzykawka, myślę, że też jest doskonałym tutaj uzupełnieniem naszej praktyki, nie tylko w kontekście nowego neuromodulatora, ale też myślę, że strzykawka otworzy taką przyszłość dla kolejnego tematu, nad którym warto się zastanowić: mikrodawkowanie neurotoksyny. Trochę wyprzedzając temat, ale myślę, że z tą igłą wszystko będzie możliwe, dlatego że rzeczywiście jest ostra, cienka i zapewnia precyzję. To, co jest najważniejsze, to przede wszystkim korzyści, jakie ma pacjent i lekarz. Jednak oszczędność czasu w gabinecie, dodatkowo precyzja, tak, że nie mamy błędu w trakcie rozcieńczenia. Doskonałe strzykawki, bardzo precyzyjne, cieniutka igła, której pacjent nie czuje w momencie wkłucia. No to wszystko się przekłada na końcowy efekt i na powtarzalność. Co do samej płynnej neurotoksyny, to muszę powiedzieć, że długo widzę jej efekty działania i to jest rzeczywiście bardzo takie, no bym powiedziała, już teraz pewne, już nawet nie obiecujące, no bo to tak naprawdę potwierdza badania. Czy jeszcze raz powtórzy pan zabieg?
Zdecydowanie tak. Jestem bardzo zadowolony, a chcę dodać, że jestem akurat osobą z tej grupy mężczyzn, która się boi zastrzyków, więc to dla mnie nie było wcale takie łatwe, ale jestem absolutnie przekonany, rekomenduję wszystkim, z którymi rozmawiam i generalnie jestem ogromnym zwolennikiem i innowacji. Cały czas staramy się szukać czegoś innowacyjnego, nowych rozwiązań. Dzisiaj aktualnie prezentujemy terapie łączone, terapię Relax and Refresh oraz terapię Bright Eye i ciągle staramy się w ramach portfolio Galdermy wyszukiwać najlepszych rozwiązań, wykorzystując kompletne portfolio wypełniaczy oraz toksyny botulinowej.